tak, dobra, to test. Czyli ja nie świecę. Pełen spontan, takie naturalne ujęcia z natury. Nic nie jest stylizowane, takie po prostu z ręki na żywo. Niech się świeci, ja to myślę, że w programie to będzie widać. Oko ludzkie się szybciej dostosowuje, a tutaj dodatkowe lumeny nie zaszkodzą. Więc nie dzień dobry, teraz będzie tak dobry wieczór, 16 listopada. Ja się próbuję przekonać do Moniki pomysłu, jakim jest hamak. I do tej pory z tego pomysłu podoba mi się bujanie. Ale mamy 16 listopada, jest mega mgliście. Staraj się mnie tak kadrować, żeby był... A dobra, tylko góra widoczna, bo dołu nie mam, mam tylko kąpielówki, więc dół nie występuje. Ale za to u góry klasyczny Super Moro, wzór 69, behatka. I się rozproszyłem. Więc tak, próbuję się przekonać do Moniki pomysłu, jakim jest hamak. Jesteśmy w standardowym, tradycyjnym rozstawieniu typu tarp w trójkącik dwuspadowy na lince oraz pod tarpem właśnie ja bujający się w hamaku. Musiałem zrobić to, czego nie lubię, idąc w lesie spać, czyli jestem goły, praktycznie dosłownie wszystko jest zostawione obok, żeby właśnie tego cienkiego materiału nie rozerwać. Dzisiejszy odcinek będzie legislacyjno-legalistyczno-życiowo-praktyczny. I jak zacząłem od tego właśnie hamaka, tak tutaj dokończę sprawę. Jest rzecz, o której nie pomyślałem, że może występować jesienią, a się okazało, że właśnie występuje i ja nie za bardzo wiem, co z takim czymś zrobić. Mamy nie pada, ale jest mega mgła. Ta mgła osadziła się wewnątrz tarpa i ona się tak skrapla, że w niektórych miejscach po prostu co jakiś czas krople skapują na moją tutaj właśnie do tej pory w miarę jeszcze suchą postać i tego się raczej nie spodziewaliśmy. Monika, weź się przywitaj, jesteś za kamerą, bo tu nie ma miejsca na statyw, a przecież ja nie jestem sam. Cześć, jestem statywem, witajcie. Więc właśnie jest taka rzecz, że ta kondensacja jest czymś nowym, nieprzewidzianym i generalnie prawdopodobnie będzie mocno nam utrudniała troszkę nocowanie, bytowanie, no bo właśnie tutaj kapie. Więc czy pytanie, czy leciutka struktura i pomysł, jakim jest hamak, teraz by się okazało, że trzeba się znowu dosprzęcić, dokupić jakąś moskitierę, jakąś antyopadową, napadową rzecz, bo w takiej postaci ja tego nie widzę na całą noc, po prostu, bo ja już wiem, że będzie już teraz właśnie ta wilgoć chwyta. Więc to jest taka rzecz życiowa z miejsca, w którym jesteśmy i dla mnie poruszania się w nowym, bujającym się środowisku. Nie jestem na glebie, na mojej ulubionej karimacie. Więc jest wygodnie, ale właśnie ta skraplająca się wilgoć jakoś mi to nie do końca do mnie przemawia. A drugą sprawą, o której chcieliśmy dzisiaj bardzo super gorąco powiedzieć i tutaj nie ma co czekać, bo ja mówię, poczekam na dzień, będzie jakaś ładna pogoda, nakręcimy materiał o tym, co się wydarzyło dla naszego środowiska bushcraftowego, super ważnego, przełomowego i ja szczerze mówiąc to nawet nie myślałem, że kiedykolwiek w tym naszym temacie w Polsce, gdzie to nie jest, to jest problem pierwszego świata, nie trzeciego świata, że to się pojawi i będzie w ogóle jakoś rozważane. Więc chciałem powiedzieć o tym, że 21 listopada, jak zapewne już słyszeliście na całej masie innych, bardziej popularnych kanałów bushcraftowo-survivalowych, przestajemy być nie do końca legalni, bo jak wiecie, zajmując się bushcraftem troszkę dłużej, nocowanie w polskich lasach do dnia 21 listopada 2019 roku było, no tak szczerze mówiąc, no, nielegalne, nie do końca legalne. Mamy tutaj artykuł 30, nasz ulubiony artykuł wszystkich leśnych ludzi, który jasno nam mówi, czego nie możemy zrobić w lesie, czyli praktycznie wszystkiego. Mianowicie łącznie z tym, że jest zakaz biwakowania. Słowo biwakowanie, tutaj termin nie jest do końca sprecyzowany, no ale tak naprawdę oznacza to po prostu, że taki układ, w jakim jesteśmy, raczej ciężko naciągnąć pod to, że się na chwilę usiedliśmy i proszę pana władzę, my już sobie idziemy. Więc nie byliśmy do końca legalni, robiliśmy to na własną odpowiedzialność. Zawsze trzeba było się liczyć z tym, że będzie jakiś mandat. Uniemożliwiało to korzystanie z lasu w taki sposób fajny, rekreacyjny, żeby wziąć przykładowo ze sobą rodzinę, dziecko, żebym się z tym dzieckiem nie bał, że nie przyjdzie tutaj właśnie pan w lepszym kamuflażu niż ja i nam wlepi mandat, przestraszy i każe jeszcze w miarę szybko się stąd zbierać.
Ale do rzeczy. Jest rewolucja, jest zmiana, środowisko bushcraftowe, które... Ja tutaj będę się posiłkował artykułem, który czytałem, więc liczby są z artykułu, ja sobie tego nie wymyśliłem. Link do artykułu znajdziecie pod filmem. Więc środowisko bushcraftowe po latach prób wreszcie się spotkało, nawiązało kontakt z Lasami Państwowymi. I rezultatem tych różnych rozmów, a środowisko nie jest małe, bo na podstawie tego artykułu ze serwisu Lasów Państwowych wychodzi, że jest to około 40 tysięcy ludzi szacunkowo, więc nie jesteśmy aż tacy dziwni i nie mamy wyjątkowego hobby, jakby mogło się wydawać. Dogadali się do tego stopnia, że Lasy Państwowe, mega firma z mega tradycją, ale też przez ten rozmiar dosyć... nie chcę powiedzieć skostniała, no ale bardzo jest prawnie zinstytucjonalizowana, poradziłem sobie. więc nie była elastyczna właśnie w zakresie takich nowych zjawisk, jakie się dzieją właśnie jak wzrost popularności działalności bushcraftowej podejmowanych właśnie przez Polaków. Zgodzili się wystartować 21 listopada 2019 roku, startują z pilotażowym programem w 43 miejscach na terenie, jak to się nazywało? W kompleksach eksperymentalnych. Super, że pomogłaś, by na to nie wpadł. Leśne kompleksy eksperymentalne, czyli tak, będzie można legalnie biwakować na dziko w głuszy leśnej. To nie jest to, co mówił artykuł 30 ustawy o lasach do tej pory, że można biwakować tylko w obszarach wyznaczonych, ponieważ to nie są obszary wyznaczone pod kątem parkingu ogrodzonego siateczką albo jakimś płotkiem z dwoma ławkami. Tu możecie biwakować. Są to obszary leśne, kompleksowe w głuszy leśnej. Najmniejszy z nich ma 224 hektary, z tego co pamiętam, jako pojedyncza komórka. No to już w sumie nie jest mało dla piechura. Największy ma przeszło 5300 hektarów. Wzięło udział w tym programu pilotażowym, który potrwa rok, to jest testowe. Teraz od nas będzie zależało, czy my Lasom Państwowym pokażemy, że jesteśmy poważnymi ludźmi i warto, żebyśmy ten kontakt, komunikację ze sobą pozostawili, nawiązali i kontynuowali, kultywowali. W tych obszarach leśnych będziemy mogli biwakować w grupie do 4 osób. Maksymalnie 2 doby. Tak jak teraz jest listopad, to wydaje mi się, że to jest sobie wystarczający czas, takie 2 doby, nie? Wyobrażasz sobie tutaj takie biwakowanie przykładowo przez tydzień? Chciałbym zmienić miejscówkę co 2 dni. Tak, pod kątem wytrzymałości organizmu, bo później wracamy po takich eskapadach do domu i jemy 10 tysięcy kalorii dietetycznie, nie? Żeby odzyskać siłę. Więc będzie miło, jeżeli powiadomimy nadleśnictwo, na terenie którego właśnie temu kompleksowemu eksperymentalnemu z wydzielonym właśnie przestrzenią do biwakowania, bushcraftowania, bycia surwialowcem będziemy chcieli skorzystać, więc my ich tylko informujemy z tego, co się zorientowałem i właśnie w grupie do 4 osób przez 2 doby możemy sobie na legalu biwakować. Co jest ważne i tutaj tego nie przeskoczymy i nie ma, właściwie wydaje mi się, nie ma powodu ani jakiejkolwiek szansy realizacji. Pomożesz teraz też? Tego postulatu, żeby palić otwarty ogień. Tak, to dalej jest nielegalne, zakazane, niebezpieczne. Tak, przy tym co możemy robić, nie możemy palić dalej ognisk. Tutaj widziałem na forach, że się pojawiały jakieś mega od razu komentarze, że to jest raz, że no, szkoda, że tak mało miejsca. Na mapie widać, że to jest dosyć mało i tak dalej. No dla mnie to ten argument to jest totalnie, jeszcze nie chcę kłócić, ja nie zachęcam tu do dyskusji pod filmem. Ja chcę tylko powiedzieć i każdy niech trawi dalej. Do tej pory nie było wolno, to było nielegalne takie biwakowanie. Lasy Państwowe były dla nas instytucją bardzo daleką, hostile, prawie że wrogą przy spotkaniu, więc zmieniło się coś rewolucyjnie, bardzo w tej chwili diametralnie. Oni nas zauważyli. Nawiązaliśmy komunikację i wydzielili 65 tysięcy hektarów miejsca pod konkretnie naszą działalność, nasze właśnie korzystanie z lasów w naszej formie, dając jedynie zdroworozsądkowe właśnie ograniczenia, no bo to jest zdroworozsądkowe, że nie będziemy palili ognisk, żeby no,
las to jest firma, las to jest drewno. No nie wiem, czy byście chcieli wpuścić przykładowo kogoś, kto ma kominek w domu, a mieszkacie w bloku i on chce poczuć się jak w domu, więc wydzielcie mu miejsce, gdzie on będzie mógł sobie rozpalić u was w bloku fireplace'a, miejsce z ogniskiem zaadaptowanym z szafki. No po prostu ten ogień w lesie no, jest niebezpieczny. Jeżeli wyjdzie spod kontroli, to podejrzewam, że te 2 do 4 osób mogłyby tego nie ogarnąć, więc wydaje mi się, że ogień akurat tutaj jest solidnym ograniczeniem, żeby go nie było. Tym bardziej dowodem no niech będzie to, że my tutaj jesteśmy teraz, właśnie jest ten 16 listopada, temperatura się waha, nie przekracza dwóch cyferek, liczby dwucyfrowej. Jest poniżej 10 stopni dosyć solidnie i to ognisko nie jest wymagane. Tak naprawdę my czujemy teraz, że jak jest tylko chłodniej, to się ubieramy. Ja przykładowo właśnie ubrałem kurtkę, jeszcze na dole nic nie mam, ale jest w miarę, jest komfort. Nie wiadomo jak będzie właśnie z tą wilgocią tutaj pokapującą powoli. Więc taka rzecz się wydarzyła, trąbią na tych we wszystkich poważniejszych, konkretniejszych kanałach. Więc my też o tym potrąbimy, bo to jest naprawdę kapitalna rzecz, która się wydarzyła i jest to rewolucja jak na Polskę. Ja mówię, naprawdę się ze swojego życia nie spodziewałem, że u nas w ogóle ten temat będzie ruszony. Raczej to, że będziemy właśnie tacy nie do końca legalni, a tymczasem właśnie no, jest fajnie. My jesteśmy tutaj ludźmi z północy, z województwa pomorskiego. Z tego co widziałem, my mamy farta. My będziemy tutaj mieli w okolicach, z tego mapka jest dostępna, taka poglądowa, ona jeszcze nie jest super dokładna. My będziemy mieli w okolicach Koronowa na południu mocno poborów tucholskich dosyć duże obszary leśne wydzielone do właśnie włóczenia się i bushcraftowania i biwakowania właśnie w tych wyznaczonych kompleksach leśnych. Będzie taki jej obszar przy ujściu Wisły na prawo w okolicach, z tego co widziałem, gdzie ta przeprawa jest w Mikoszewie, nie? Promowa. A, geografia, orientacja, dobra. Tak. Nie każdy się trzyma, że przytok jest silny. Error 504. Error. Mikoszewo w kierunku Jantaru, z tego co widziałem, to Jantara. Będą te regiony też wyznaczone. Nad Wejherowem widziałem dwie zielono-czerwone kropki, ponieważ ten obszar eksperymentalny będzie większy niż obszar wyznaczony konkretnie pod survival i bushcraft, więc w tych zielonych przestrzeniach, my szukamy tych czerwonych kropek, to one nas interesują, to one są pod nas. I widziałem właśnie dwa miejsca nad Wejherową, jedno chyba jest w nadleśnictwie właśnie wejherowskim, gdzieś na wysokości... Matko, tam są te groty takie na pomorzu. Każdy sobie sprawdzi. Nie, dobra, groty Mechowskie, gdzieś w okolicach Mechowa. Od Mechowa jeden obszar jest trochę na południe, od Mechowa jest trochę jeden obszar na północ, więc my w Pomorskim będziemy mieli coś takiego. Na dokładniejsze mapy będziemy czekali, one się pojawią po 21 listopada. Teraz ze swojej strony, korzystając z informacji ze strony Lasów Państwowych na ich serwisie umieszczonej, to zapraszam do ściągnięcia sobie bardzo fajnej aplikacji. Pomożesz? Nie pamiętam, ale dziwnie się nazywa. Baza danych lasów państwowych, BDM, coś takiego. Ja to... MBDL? M... Małe M. Baza lasów państwowych. No, nieważne, dziwnie się nazywa. W opisie pod filmem umieścimy linka do tej aplikacji, bo się dzisiaj nie planowałem robić filmu, dlatego jestem nieprzygotowany, robię to bez konceptu, więc jestem dumny z siebie, że w miarę jakoś to idzie. Więc zapraszam do ściągnięcia tej aplikacji. Tam są przez lasy państwowe, lasy poznaczane po ich niemu, więc są działki i dokładniejsze właśnie jakieś takie rzeczy, które z Google Mapsów nie widać. Więc oni prawdopodobnie tam będą aktualizowali informacje właśnie o tych wydzielonych obszarach. Więc tak, dobra, faktycznie mamy dobrą zmianę z niespodziewanej strony, ale jakaś dobra zmiana przyszła. Wypluj to słowo. Tu jest wystarczająco mokro, plując nie będę sobie tutaj, kurczę, podwyższał zanieczyszczenia. Co to było? Przepraszam. Statyw ma problemy techniczne. Tak. No i tak, dobra, to byśmy to powiedzieli, czy o czymś jeszcze zapomniałem z tych super nowości, czy nie? Tak, zapomniałem. Zapomniałem zaprosić do ściągnięcia też z tej samej strony. Lasu Państwowe robią ukłon w naszą stronę, my będziemy robili ukłon w ich stronę. Więc zapoznamy się ostatnio ze stroną Lasów Państwowych, jest kapitalna, mają kapitalne wydawnictwa, kapitalne książki. I się okazało właśnie, że ostatnio wydali darmową, wszyscy Janusze się cieszą, darmową pozycję, mega fajnie się czyta. Leśny survival przy okazji właśnie tej akcji, właśnie zauważenia nas i wpuszczenia na właśnie do gościnie do swoich lasów. Jest to książka dostępna gratisowo
w postaci MOBI, pliku na czytniki, EPUB, też plik na czytniki oraz w formacie PDF obsługiwanym tak przez czytniki, jak i właśnie komputery i telefony, więc będzie łatwiej czytać. Formy papierowej nie widziałem, a szkoda, bo ja to zacząłem czytać od wczoraj i to jest pozycja mega. Tu jest sznurek, żeby, nie, żeby mi twarzy nie kroił na pół. O ilu to rzeczach trzeba myśleć. Więc mówię, książka właśnie czyta się kapitalnie. Mi to przypomina odrobinę styl Krzysztofa Kwiatkowskiego z polskiego survivalu. Dobrze mówię? Krzysztof Kwiatkowski, nie? Się ten, nie pamiętam. Mega super klasyczna postać polskiego survivalu nazywał autor. Jeżeli się mylę, w opisie pod filmem będzie wszystko ok, więc polecam właśnie do ściągnięcia, będzie w opisie pod filmem ten link do tej książki, mega się czyta, jest naprawdę fajnie i szczególnie jak sobie to tutaj czytam wisząc właśnie pod tarpem, pod rozwieżdżonym do niedawna niebem, to naprawdę no, jest klimat, więc teraz myślę, że chyba już powiedziałem wszystko. Więc jeszcze raz wrócę do pomysłu tego, że nie mamy pomysłu na to i się nie spodziewałem, co zrobić z tym, że tutaj będzie, no, że właśnie sobie nakapałem na śpiwór. Tego nie przewidziałem. A czy się przekonam do hamaka? Się okaże. To co, pora iść się grzecznie kłaść spać, nie? Czekaj, znowu coś zepsułam. Dobra, jeszcze raz. A co jeszcze raz? Przepraszam. Statywowi cierpną nogi. To jest raz. Dwa i przez przypadek zrobiłam zoom, więc powiedz to jeszcze raz. A od którego momentu? Materiał ma bardzo luźny charakter wywiadu in situ z miejsca. Od początku? Na książce chyba skończyłem, jak jeszcze wyglądała, że w miarę tak, się tak, ale to tylko taka ostatnie słowa, jak już się żegnałeś praktycznie. Aha, no dobra, więc właśnie nie wiem, co zrobić z tym tutaj cieknącym. No i drugi raz sobie na potrzeby materiału chlapnąłem w śpiwór ten deszczem. Więc mówię, tego się nie spodziewałem. Mówię, mam nadzieję, że rozwiązaniem problemu nie jest to, że masz świetnie lekki hamak, to nic nie waży i zobacz, jak jesteś ultralight. Do tego mamy lekką plandekę, która tam waży 400 gram, a teraz wystarczy, że dokupisz sobie jakąś super osłonę, która jeszcze nie wiem, która waży raptem też 300-400 gram i jesteś na plus w stosunku do posiadania namiotu, gdzie ja bym tego zjawiska nie miał, a waży o kilogram więcej niż taki zestaw, który mamy teraz. No ale ja nie jestem nastawiony źle do hamaka. Absolutnie. Absolutnie. Ja po prostu tutaj staram się trzeźwo oceniać plusy i minusy tego. No na pewno jest to fajnie, że jest mięciutko i jest komfort, że to jest fajnie, jak na tej karimacie, na tym hamaku się wisi. Co mogę powiedzieć? Dobra, co mogę powiedzieć? Powiedziałem wszystko. Nie będę mówił o tym, że BHK 39 roku gorzej trzyma. Nie, to już jest materiał na inny film. Tak. Moje nogi. A, dobrze, kończymy, bo ten zasięg statywu się limit skończył. Tak. Dobra, to co, dziękujemy wszystkim, pozdrawiamy ja, Orlan sprzed kamery, Monika za kamery. Tak. Dzisiaj zrobiła kawał solidnej roboty, ja teraz widzę, że masz palec chyba na obiektywie, mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Nie mam. Dobra. To może do zobaczenia w następnym filmie, bo coś czuję, że reżyser jest niezadowolony z mojej obecności. Nie. To nie, widzimy się w wyznaczonych miejscach, w eksperymentalnych kompleksach leśnych. Możemy pokazać jutro film, bo mamy słoik, będziemy robili las w lesie. Więc będziemy. Jest pomysł na materiał, zrobimy las w lesie od podstaw z lasu zebranego. Ostatnio jest na to moda, we wcześniejszym materiale o tym mówiliśmy, jak sobie szliśmy właśnie po szlaku czerwono-żółtym. I jest okazja, słoik mamy, będziemy to robili, więc w sumie skorzystamy z tego, że nie będziemy kręcili materiału w domu, bo to nasza prywatna przestrzeń. A tak naprawdę oddać prywatną przestrzeń, akustyka jest fatalna, nie lubię kręcić filmów w domu, bo dudni. I tak, i robimy wtedy jutro film o lesie w słoiku. Okay. Będzie bardzo taki luźny. No. Lajtowy. No. Dobra. To, pa, pa, spać. Ciach. Pa. Dobranoc. Dobranoc. Ja spodnie muszę ubrać. Już czuję, że dół jest zimny. Dół jest zimny! Za słaby ten śpiwór. Poszło? Mhm.